To jest program Gość Dnia. Grzegorz Gabor, witam razem ze mną w studiu Śląskiej Telewizji Miejskiej zastępca prezydenta miasta Katowice, pan Mariusz Skiba. Witam, dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam e, widzów telewizji. Nim został pan zastępcą prezydenta miasta w Katowicach, był pan też tam radnym. Pomaga to, e, będąc najpierw radnym e, i później zostając zastępcą prezydenta, inaczej spogląda się na pewne sprawy? Myślę, że tak. To bardzo pomaga. Bardzo pomaga. W moim przypadku jeszcze można powiedzieć, że ta historia działalności w samorządzie, to jej początki sięgają rady dzielnicy, rady jednostki pomocniczej w Piotrowicach. Tam można powiedzieć, stawiałem pierwsze kroki. Najpierw jako radny właśnie tej dzielnicy, później radny rady miasta. Pomagałem też, można powiedzieć, w pewien sposób odtwarzać radę jednostki pomocniczej, bo tak się niestety poukładało, że zbyt małe zainteresowanie utworzeniem czy, 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 czy kolejnymi wyborami w tej jednostce spowodowały, że ta, ta Rada Jednostki na pewien krótki okres czasu znikła, ale myślę, że wskutek właśnie tej, tej działalności i chęci zaangażowania się mieszkańców, których udało mi się przekonać do do tego żeby jednak odtworzyć tą Radę Jednostki Pomocniczej ta Rada Jednostki się odtworzyła i, 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 i funkcjonuje do dnia dzisiejszego myślę że ten, ta praca można powiedzieć taka swoista podstaw najpierw na poziomie dzielnicy później w Radzie Miasta pomaga stopniowo nabierać takiego doświadczenia tworzyć sobie pewną taką swoistą sieć kontaktów które są bardzo cenne przy Wykonywaniu teraz funkcji wiceprezydenta miasta Katowice. To strasznie pomaga i w pewien sposób odformalizowuje pewne, pewne rzeczy, które, które w administracji oczywiście się dzieją. To łatwiej być radnym czy zastępcą prezydenta? Bo to jednak różne role. No to są rzeczywiście zupełnie różne, różne role. Będąc wiceprezydentem miasta Katowice, oczywiście wspieram pana prezydenta Marcina Krupę, w działaniach tutaj realizowanych przez, przez niego. Jest to praca, można powiedzieć, bardziej twórcza. Tak? Uczestniczy się, można powiedzieć, w kreowaniu strategii miasta. Można powiedzieć u, 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 u samego początku. Później realizuje się tą strategię w pewien, w pewien, w pewien taki sposób, który oczywiście wymaga też koordynacji i, i konsultacji, bądź to z mieszkańcami, bądź oczywiście z Radą Miasta. Ma się wpływ na to, na to jak pewne polityki są w mieście realizowane, jeżeli chodzi o stanowisko czy, 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 czy funkcję radnego, no jest to w pewnym sensie troszeczkę bardziej ograniczone. Tak? Nie ma się nie jest się można, można tak powiedzieć u samej góry władzy. Można pewne rzeczy oczywiście postulować. Często, często spotyka się człowiek, spotykał się człowiek z mieszkańcami tylko swojej dzielnicy. Ta perspektywa, też czy spojrzenie na, na problematykę miasta jest troszeczkę bardziej zawężona. Będąc wiceprezydentem miasta, no na pewno muszę się liczyć nie tylko z 70 tysiącami mieszkańców swojego okręgu, tylko muszę się liczyć z prawie 300 tysiącami mieszkańców całego miasta. I też te, ta problematyka była zupełnie inna. To jest myślę duża, dużo, dużo większa też odpowiedzialność, która spoczywa na... Wiceprezydencie miasta takiego jak miasto Katowice. Powiedział Pan, że w swojej pracy wspiera Pan pracę prezydenta grupy, bo rzeczywiście tej pracy sporo jest w Katowicach. Patrząc tylko przez te ostatnie wydarzenia, Tour de Pologne, czy ostatnia defilada z okazji święta wojska polskiego, jeszcze wcześniej szczyt klimatyczny, Katowice żyją, a to tylko te przykłady największych wydarzeń, ale przecież ich jest mnóstwo. Praktycznie, że biorąc, w każdy weekend coś się dzieje, tak więc no, na pewno jest, jest co robić. No, myślę, że miasto Katowice przechodzi teraz bardzo ciekawy okres w swojej historii. To, to, ta dynamika, która można powiedzieć została rozpoczęta jeszcze przez pana prezydenta Piotra Uszoka, jest teraz sukcesem i ten kierunek rozwoju jest sukcesem realizowany przez pana prezydenta Marcina. Krupę. Ten swoisty tytuł miasta, wielkich wydarzeń, znajduje swoje potwierdzenie w tym, co się właśnie w naszym mieście dzieje. Jak popatrzymy chociaż na okres ostatniego, ostatniego pół roku, chociażby ilość czy ostatniego roku. Ilość wydarzeń nie tylko o skali, można powiedzieć, ważnych nie tylko w skali kraju czy Europy, ale tych także ważnych w skali globalnej, które miasto nasze miało okazję gościć, no to myślę, to jest coś, coś niesłychanego, coś, co na pewno zapisało się dużymi zgłoskami w annałach. To też kwestia pewnej kontynuacji, bo w najbliższym czasie, ja przypomnę, że będziemy mieli szczyt antydopingowy. Ja mówiąc o historii, tutaj w tym ostatnim roku miałem przede wszystkim na myśli szczyt klimatyczny. To, to pokazuje, że miasto Katowice bardzo zyskało w ostatnim czasie. Jest dobrze postrzegane przez organizacje międzynarodowe i z tego powodu należy się. Cieszyć to też można powiedzieć wydarzenia, które w pewien sposób, tak jak popatrzymy, można powiedzieć na stałe się już zapisały w, 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 w naszym mieście. Wyścig Tur de Poloń, chociażby, który po raz dziesiąty w tym roku odbywał się w Katowicach. To wydarzenia Ligi Światowej w Siatkówce, która, która który i, 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 i nasza reprezentacja, która tu bardzo chętnie wraca do katowickiego spotka, bo tutaj są wyjątkowe warunki do tego, żeby rozgrywać mecze z innymi reprezentacjami, to można powiedzieć też, jak popatrzymy na, na to, co dzieje się, jeżeli chodzi o infrastrukturę naszego miasta, to też przekłada się właśnie tutaj, bo jak popatrzymy na no, Katowice, rozwijają się dosyć, dosyć prężnie. E, przybywa na przykład miejsc e, hotelowych, e, to myślę, też wpisuje się w tą takie swoiste odejście od tej monokultury przemysłowej, z którym nasze miasto jeszcze niedawno było dosyć mocno kojarzone, do tego bardziej zróżnicowanego środowiska gospodarczego. Właśnie celowo o to zapytam i Pan już uprzedził troszkę moje, moje kolejne pytanie, ponieważ Katowice są takim czystym przykładem właśnie przełomu lat 90. zmian, które wtedy nastąpiły i Katowice z miasta pokopalnianego, pochutniczego pokazały, że potrafią odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. I rzeczywiście ciągle się rozwijają, i dzisiaj możemy powiedzieć, że są graczem nie tylko w Polsce, jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie, jednym z głównych, ale możemy śmiało stwierdzić, że są też na tej globalnej mapie światowej jednym z wiodących miast, i to chyba cieszy. Będąc prezydentem w takim mieście, to na pewno jest, jest duma, jest miło, ale wiadomo jeszcze, w których kierunkach ciągle trzeba się rozwijać, żeby nie stać w miejscu, prawda? Można powiedzieć, cały, cały czas do nas spływają pochwały, dobre oceny za, za to, co, w jakim kierunku się rozwijamy, ilość tytułów, które są Katowicą przyznawane przez różne gremia, różne opiniotwórcze ośrodki no utwierdza nas w przekonaniu, że ten kierunek rozwoju, który został nadany, wytyczony jakiś czas temu, no sprawdza się, sprawdza się i tylko nas utwierdza w przekonaniu, że trzeba tą, tą ścieżką iść dalej, trzeba ten kierunek kontynuować, bo to można powiedzieć, my Katowice oczywiście jako stolica najbardziej uprzemysłowionego regionu w kraju. Rozumiemy, że oczekiwania społeczne są troszeczkę całkowicie odmienne niż, 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 niż jeszcze jakiś czas temu. Mieszkańcy naszego miasta mają swoje wymagania. Mają, że tak powiem, dosyć mocno, dosyć precyzyjnie określone, w, którym, w jakich warunkach chcieliby chcieli, 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 chcieli mieszkać. Wiemy, Jaką jeszcze pracę mamy do wykonania, w którym, kierunku, w którym kierunku musimy pójść, to jest oczywiście kwestia przede wszystkim środowiska, w którym, którym mieszkamy, bo wiadomo, że miasto Katowice, ta stolica przemysłowa naszego kraju, kiedyś pokryta była dosyć dużą liczbą zakładów przemysłu ciężkiego. W tej chwili to wygląda troszeczkę inaczej. Ale z tym dalej wiążą się pewne, pewne wyzwania, chociażby jeżeli chodzi o jakość powietrza w mieście, w mieście Katowice. To także oferta chociażby spędzenia czasu. czasu Ale Katowice wolnego. jako pierwsze z miast, żeby nie powiedzieć, że w tym momencie jako jedyne, przyjęło właśnie gospodarkę, plan gospodarki niskoemisyjnej wprowadzenia stąd też między m.in. elektryczne autobusy, stąd też między m.in. centra przesiadkowe to wydaje się w dzisiejszym globalnym świecie, krok w dobrym kierunku, żeby jednak wyprowadzać ruch z miasta. Raz, żeby móc po tym mieście się w miarę szybko przemieszczać, a dwa właśnie, żeby ograniczyć smog, zanieczyszczenie powietrza. Tak, to jest kwestia tego, 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 takiego pojęcia zrównoważonego rozwoju, tak. Kwestia tego, żeby w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne żeby energia, która, która wytwarza się w naszym mieście, była jak najmniej energochłonna, żeby, żeby też źródła wytwarzania tej energii miały jak najmniej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. I rzeczywiście w 2014 roku jako pierwsze miasto w Polsce przyjęliśmy plan gospodarki niskoemisyjnej. To taki dokument, który Określa taką swoistą wizję, w, w którym kierunku chcemy iść, ale też określa cele, jakie powinny być osiągnięte. Określa też oczywiście działania, które będziemy realizować. Zarówno jeżeli chodzi o aspekt e, m, nieruchomości, gospodarki nieruchomościami, tutaj kwestia termomodernizacji na przykład e, budynków, ale to też kwestia transportu, o którym pan redaktor. Wspomniał transportu, który powinien być jak najbardziej e, ekologiczny, który, e, który, do którego trzeba jednak podejść w sposób kompleksowy. E, to zarówno te środki transportu, ale to też na przykład centra przesiadkowe, które akurat... E, no, teraz... Centrum przesiadkowe rośnie. Centra, tak, centra przesiadkowe, jest ich parę budowanych w naszym mieście. Jedno jest już nawet oddane na Ligocie. Centra przesiadkowe, które mamy nadzieję, że spowodują to, że też zmieni się sposób funkcjonowania naszych, naszych mieszkańców. I mamy nadzieję, że dzięki właśnie tego typu. Działaniom te nasze cele i zamierzenia zostaną zrealizowane i miasto Katowice po raz kolejny, kolejnym swoim działaniem udowodni, że jest miastem bardzo ekologicznym, jest miastem, które oddziałuje pozytywnie na środowisko naturalne, bo wśród tych tytułów właśnie między innymi, które uzyskaliśmy w ostatnim czasie, to chociażby właśnie tytuł miasta najbardziej ekologicznego w naszym kraju, przyznanego przez magazyn Forbes. I właśnie y, kończąc jeszcze ten temat, o którym Pan powiedział, 2 miliardy Katowice na ten, y, na ten plan przeznaczają. Natomiast paradoksalnie do tego, co Pan y, powiedział, y, też warto odnotować to, że na cały teren Katowic to w 40% tereny zielone, więc to też pokazuje, że z jednej strony gospodarka, z jednej strony kiedyś huty, kopalnie, a z drugiej strony prawie połowa Katowic to tereny zielone, więc, więc jest tak, tutaj tak, to nawet więcej niż, To nawet, nawet dużo więcej niż 40%. Ale to właśnie pokazuje, że oprócz tych takich działań jako kreator, można powiedzieć tutaj w obszarze miasta potrafimy jako władze miasta. Tak realizować swoje zadania, że to dziedzictwo, które, które mamy, potrafimy utrzymać, a nawet i rozwijać. Do teren tereny zielone stanowią bardzo istotny element środowiska naszej przestrzeni i staramy się o te tereny bardzo dbać. To są lasy, które stanowią około 42% powierzchni naszego miasta. Ja tylko powiem dla porównania, że jeżeli chodzi o poziom krajowy a Polska uchodzi za bardzo zalesiony kraj na terenie naszego kraju to jest niespełna 30%, czyli nawet tą średnią krajową takie miasto jak Katowice przewyższają. To są też to jest tereny urządzona parki o które staramy się dbać, szereg inwestycji, które w ostatnim czasie realizujemy, odpowiadając między innymi na potrzeby naszych mieszkańców. To też kwestia chociażby Działań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, działań, właśnie, które też w znacznej części kierują się w stronę tych tematów, tak nazwę zielonych, gdzie mieszkańcy zgłaszają szereg postulatów dotyczących właśnie dbałości o te tereny zielone. To też, to też jeszcze powiem, wykorzystywanie takich innowacyjnych narzędzi, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta. Innowacyjnych narzędzi, na przykład od zeszłego roku mamy. Takie, te, taką aplikację, w KOP Drzewo, w ramach, poprzez którą mieszkańcy mogą wskazywać miejsca na terenie naszego miasta, w których należałoby czy można byłoby zasadzić drzewo, i tylko dzięki wykorzystaniu tej aplikacji, poprzez jedną edycję, nasze środowisko naturalne wzbogaci się o ponad 600 sztuk drzew i to myślę to też no, pokazuje jak wszechstronny jest to wachlarz możliwości, które oferujemy, ale też no, pokazuje jak udało nam się pewną taką mentalność naszych obywateli zmienić. Są to osoby, mieszkańcy Katowic okazują się są osobami bardzo aktywnymi, osobami, które chcą mocno wpływać na to, w jakim środowisku żyją i myślę, że to też w pewien sposób rozwiązanie, poszukanie rozwiązania na dosyć istotny problem, który dotyczy praktycznie wszystkich miast tutaj województwa śląskiego, problem depopulacji, problem depopulacji, zmniejszania się liczby ludności. Myślę, że tego właśnie, to może być taki element, który będzie Zachęcał te osoby, które mieszkają w Katowicach, do pozostania w naszym mieście, a to też będzie taka swoista zachęta dla, dla osób, które są może tutaj przejazdem, interesują się Katowicami, do tego, żeby tutaj się sprowadzić i zamieszkać. I ten, myślę, niekorzystny trend. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców w niedalekiej przyszłości odwrócić. Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym zapytać jeszcze o jeden przede wszystkim interesujący temat kierowców. Ponieważ po ostatnich zalaniach drogowej trasy średnicowej, konkretnie tunelu, okazuje się, że chodzą takie pogłoski, że być może tunel będzie zamknięty, będzie remontowany i tak dalej, czy rzeczywiście aż tak drastyczne środki muszą zostać podjęte. Czy ten tunel rzeczywiście w tym momencie nadaje się do remontu do wyłączenia, bo to będzie spory problem dla kierowców i to może być paraliż komunikacyjny Katowic tak naprawdę. Rzeczywiście spotkaliśmy się pod koniec lipca z, z bardzo trudną sytuacją. Z opadem deszczu, który, który można powiedzieć był dosyć... dosyć niespotykany do, do tej pory, jakby w, w, w naszym mieście. E, opad, ja tylko po, przypomnę, że w ciągu a, niespełna godziny spadło tyle deszczu, ile w ciągu miesiąca e, zazwyczaj. E, ale też e, można powiedzieć, że infrastruktura, którą dysponujemy, no pokazała, że e, doskonale sobie je, mimo wszystko radzimy z tego, z tego sy typu sytuacjami, bo już po paru godzinach udało się sytuację doprowadzić do pełnej, pełnej sprawności. Ja mówię tutaj o tym tunelu w drogowej trasy, trasy średnicowej. I nie ma. Potrzeby, ta infrastruktura jest naprawdę dobrze przygotowana. Nie ma potrzeby, żeby dokonywać jeszcze jakichś dodatkowych operacji tutaj na tej infrastrukturze. Tunel funkcjonuje normalnie, na dzień dzisiejszy nie jest zamknięty i, i, i nie ma. Kierowcy mogą spać spokojnie. Kierowcy mogą spać spokojnie, kierowcy mogą bez e, e, obaw e, e, korzystać z tej, z tej, z tej trasy. Myślę, że myślę, że no tutaj, tutaj mówię, ta infrastruktura jest naprawdę dobrej jakości. Ale kto może warto, żeby zostawił samochód w domu i korzystał właśnie z komunikacji miejskiej, stąd też to, co Pan wspominał, centra przesiadkowe, stąd autobusy ekologiczne i tak dalej, tak dalej. Pakujecie sporo pieniędzy w ten transport, więc warto zachęcać wszystkich mieszkańców Katowic i nie tylko aglomeracji śląskiej, żeby nie tylko w Katowicach, ale w większości śląskich miast, żeby nie powiedzieć we wszystkich, w miarę możliwości jednak korzystać z komunikacji miejskiej, bo to mocno odciąży i spowoduje, że jednak korków no, nie będzie. No liczę na, to, liczę na to, że coraz więcej mieszkańców będzie korzystało z tego, z tego transportu publicznego. Już można powiedzieć, są przykłady takie, że mieszkańcy przekonują się do tego transportu publicznego. E, dosyć coraz większy udział w tym mają na przykład e, Makolej. E, e, ja z satysfakcją obserwuję... Czy dworzec kolejowy w Piotrowicach, czy na Podlesiu, w obrębie którego wielu mieszkańców decyduje się na pozostawienie swojego samochodu i kontynuowanie swojej drogi do pracy, czy do szkoły, właśnie koleją. To też myślę kwestia. Taboru, który wymieniamy, to że tak powiem jest coraz bardziej atrakcyjna oferta, autobusy, które kupujemy. Dizle 12-metrowe w ostatnim czasie spełniające no, rygorystyczne normy e, Euro 6, e, czy autobusy elektry elektryczne, które też mamy od e, pewnego czasu, które no, e, są dosyć ciekawą alternatywą dla e, samochodu. E, I myślę, że. No, te wszystkie działania sprawią, że coraz więcej mieszkańców będzie z tego transportu korzystało. Ja muszę przyznać, że sam dosyć często zdarza mi się jechać z piotrowi, z których pochodzę, czy to autobusem, czy, czy pociągiem. I sobie to powiem szczerze bardzo, bardzo chwalę. Myślę, że jest jeszcze troszeczkę pracy do wykonania, ale poprzez szereg inicjatyw akcji edukacyjnych uda nam się tą rzeszę pozytywnie zakręconych na punkcie transportu publicznego mieszkańców Katowic tą, rzeszę, tą liczbę osób powiększać. No i wpływać na to, że właśnie w centrum Katowic będzie spokojniej, będzie się, będzie się lepiej funkcjonowało. Chociażby mieszkańcom śródmieścia, którzy mogą mieć na dzień dzisiejszy chociażby problemy właśnie z zaparkowaniem swoich samochodów. To był program Gość Dnia. Dzisiaj moim gościem w Studiu Śląskiej Telewizji Miejskiej w Świętochowicach zastępca prezydenta miasta Katowice, pan Mariusz Skiba. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia, mam nadzieję, kolejnym razem, aby być może pochwalić się kolejnym osiągnięciem albo otwarciem kolejnego centrum przesiadkowego. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję widzom.